Dzień 17, zapraszamy Was razem z Zuzią. Dzisiaj troszkę poskaczemy, tak naprawdę to się troszkę powygłupiamy, ale to też jest bardzo ważne, aby spędzić wspólnie czas z dzieckiem, a przy okazji troszkę poćwiczyć. Zaczynamy, tak? Tak. No, teraz tak. Skaczemy sobie, wszyscy pojemy sobie, ja też odkurzam jedną nogę, jako forma rozgrzewki, co? Dobrze, poskoki też są bardzo ważne. Dzisiaj sobie troszkę poskaczymy. Teraz co robimy? Jak już się trochę rozgrzejecie, myślę, że 30-45 minut maksymalnie, to będziemy skakać unoszeniem nogi raz na boku, a raz do przodu, dobra? Czyli tak jakbyśmy chcieli kankana tańczyć, sobie niektórzy może robić ze przypomną, a dzieci się nauczą. Uwaga, hop, hop. Skaczemy sobie na jednej nodze. A drugą podnosimy sobie raz jedną stronę, raz drugą. Świetnie. Też około 15 sekund. To nie jest takie proste. 20 może. Bo łydka cały czas nam pracuje. Zmieniamy nogę, Zuziu. Uwaga. Skaczymy teraz na drugiej nogę. Do przodu ładnie. Do boku. Do przodu. Do boku. Ok. Ty odpoczywasz. Ja pokażę wersję troszkę trudniejszą. Dobra? Zrobimy sobie, możesz się napić, z podniesieniem nogi, tylko z rzuceniem jej tak samo prostej na bok, ok? Czyli hop, 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 hop. W ten sposób na każdej nodze minimum 20 podskoków. Zamieniacie potem nogi. Dobra, już chodź do mnie. Teraz robimy sobie tak, że skaczymy na stopę. Tak, poskakujemy, żeby mieć stopy razem i wyrzucać stopy do przodu. Super. Jeszcze. Super. Teraz pracował nam bardzo mocno staw skokowy. Męczące ćwiczenie, także nie wydłużajcie do minuty. Raczej troszkę skracajcie, bo robimy to w paru wersjach, więc jeszcze chwilkę poskaczecie. Prawda? Ostatnie, Zuziu. To co robimy? Jakiś pomysł? Na jakieś podskoki? To ja bym podskakiwał z rzędami, piętami jako śladek, co? Co ty na to? Takie byśmy biegli i podskakujemy sobie. Nie. Rękami pracujemy. W dalszym ciągu podskakujemy. A przy okazji symulujemy nasze bieganie. Dobrze, ekstra. Fajnie, ale pamiętaj, że jak się rozpraszam, to nie możesz zapominać o tym, że w dalszym ciągu wykonujesz ćwiczenie. Męczyłaś się trochę dzisiaj, co? Tak. W końcu. Myślałem, że Ciebie to już nic nie męczy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że jesteście z nami cały czas i wykonujecie ćwiczenia. Jutro następne. Do zobaczenia.